Słuchajcie, zastanawiałem się, kiedy przeczytałem o tym waszym projekcie, czy wy szukacie Witkacego dla siebie, czy dla innych? To jest, czy dla siebie, czy dla innych? Znaczy to jest, ja na to patrzę w ten sposób. My go szukamy, co ma wpływ na sposób, jak prowadzimy narrację. To znaczy, istnieje taka grupa osób w Polsce, która określa się witkacologami. My do niej nie należymy. I po zakończeniu projektu też nie będziemy należeć, ponieważ to jest, witkacy to jest bardzo, bardzo szeroki temat. I potrzeba lata, a nieraz i kilku stopni naukowych, żeby inni użyli takiego sformułowania z względu na tych osób. I nie mamy też, i stwierdziliśmy, że fakt naszej, jakby to powiedzieć, dogłębnej eksperckiej niewiedzy jest dużym atutem, ponieważ my kierujemy ten projekt do osób, które na hasło witkacy reagują, owszem, tak znam, a na pytanie, z czym ci się kojarzy, nie są w stanie powiedzieć więcej niż z czymś obowiązkowym w szkole, z jakąś tam książką, ale że właściwie to chyba bardziej malował, albo może mi się wszystko miesza. Więc stwierdziliśmy, że bazując na tym, nie będziemy się uczyć. Owszem, my o swoją metodę byliśmy, to już jest chyba 8 miesiąc, kiedy na tym siedzimy. I owszem, zgłębiamy tą wiedzę na tyle, na ile możemy, żeby to wszystko było rzetelne, ale staramy się ją wykorzystać, tak jak powiedziałem, wracając do początku myśli. Chcemy wykorzystać tą naszą niewiedzę, właśnie po to, żeby pokazywać również nasz proces tego, jak my to poznajemy. Znaczy, ja bym nawet nie powiedziała, że nie wiedzę, tylko taką laickość, że my jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy też podążają szlakiem Witkacego. Nie są, że tak powiem, spaczeni jakimś konkretnym światopoglądem na jego temat, nie wiem, wyuczonym gdzieś tam, prawda, wcześniej, tylko tak naprawdę my też go poznajemy w jakiś sposób. Oczywiście musieliśmy się bardzo przygotować do tej wyprawy, żeby naszym czytelnikom móc pokazać to, za czym podążamy, czy czego szukamy, ale tak naprawdę robimy to, nie chcę mieć hobbystycznie, ale tak w taki sposób właśnie laicki. Ja się zastanawiam, myślicie, że internet to jest dobre miejsce na literaturę? Startując z tym, jak przygotowałem tam informację prasową, to szukałem właśnie serwisów kulturalnych. Nie za dużo tego było. Połowa właściwie jest osadzona przy tych portalach mainstreamowych, kultura.onet, gazeta i tak dalej. A potem ciężko, jeśli chodzi o samą literaturę, to osobiście jestem dużym fanem, lubimy czytać, oni to te dyskusje, to jest bardzo fajna społeczność. Może nie jest serwis, który ma piękne i oszałujące statystyki, ale bardzo fajny feedback dostaliśmy od nich. Ja myślę, że jeżeli nawet do tej pory nie, to dlaczego od tego momentu nie tak, tak naprawdę? Żeby to czegoś tutaj nie zmienić. Masz rację, oczywiście. Na blogu jesteśmy na etapie, że tak powiem, dopływamy do celu. To trwa już miesiąc. I na przykład publikujemy fragmenty korespondencji Witkacego. I no powiem szczerze, jeśli to publikujemy dłuższy czas, te statystyki lecą w dół. Jeżeli lecą oryginalne wpisy i takie wpisy na blogu typowe, to owszem, idą mocno w górę. Ale postanowiliśmy sobie nie rezygnować z tego. Staramy się to miksować bardziej, ale znaczy wiemy, że jest gro osób, które to cieszy. Są to z reguły osoby, to jest kolejna ważna informacja, są to z reguły osoby, które już ten próg, że tak powiem, straciły swoje dziewictwo z Witkacy. To bardzo nieładne określenie w tym przypadku, ale szczególnie jeśli mówię Witkacy, ale ktoś coś więcej wie niż tak, wpis tak. W Wikipedii. Tak. To faktycznie ludzie się cieszą. Natomiast my wychodzimy z założenia, że okay, mamy ten dzień przed sobą, gdzie myślimy, co dzisiaj opublikować. I potem mamy to, gdzie dotrzemy za pół roku z tym wszystkim. I stwierdziliśmy, że bardzo ważne jednak jest to, żeby ludzie mogli ten proces prześledzić dokładnie. Jest tyle fajnych materiałów, że kurczę, chcemy to wszystko pokazać z każdej strony. A jakie macie cele, że tak powiem? Czy macie, jakoś określiliście sobie, nie wiem, oglądalność tej strony? Czy mówię, to będzie wasza, totalnie wasza satysfakcja, jak ktoś się jeszcze o to potknie, to będzie super?
samych statystykach chyba nie myśleliśmy. Nie myśleliśmy o statystykach, one w ten sposób nie określamy celi. Myślę, że naszym największym sukcesem będzie, jeśli uda nam się zrealizować tę wizję, którą mamy, a jest to wizja stworzenia prawdziwie multimedialnego reportażu. I jest tekst, są fajne źródła, są ilustracje, które mają wypełnić te luki bardziej plastyczne, które pojawiają się w opisie tkaczego. Są dźwięki, albo będą dźwięki i na ile nam mamy z taką częścią wideo.